Cześć, nasz Skibar, serdecznie w kolejnym odcinku Scream Minecraft. Kolejnym odcinku Minecrafta. Codziennie o 13.30, o ile mi nie wydupi internetu. Tak, ponieważ i tak część z osób, mimo tego, że wytłumaczyłem, co się działo, dlaczego odcinka nie było, i tak było kilka osób, które się próbowało. O, bo na głównym kanale jakoś wrzuciłeś film, a tutaj już nie miałeś internetu. Tak, bo na głównym wrzuciłem film jakieś 3 dni temu, gdzie jeszcze miałem internet, a teraz nie miałem, tak? Minecrafta często nagrywam po prostu w dzień, który to tak naprawdę oglądacie. Tak więc dzisiaj to tak naprawdę powinien być w sumie drugi materiał, a może będzie pierwszym, nieważne, który dzisiaj wrzucę. Myślę, że pojawią się dzisiaj dwa, ewentualnie może jakiś live'ik, może coś, nie wiem jeszcze tak naprawdę, bo teraz to nagrywam w sumie dzień wcześniej, żeby mieć po prostu wrzucone, żeby nie było z tym problemu. I tak, dzisiaj ogólnie tak, bierzemy sobie na pewno kotlety, tu sobie kurczaka zostawiamy, mamy stak kotletów. Łuku sobie raczej nie wezmę, bo nie mam strzał niestety, więc trochę lipa. Mam mieczyk ze sobą. Zbrojka moja jeszcze się trzyma. Jeszcze nie chcę tutaj mimo wszystko angażować się w te sprawy, prawda? I teraz tylko, czy... Ogólnie idziemy dzisiaj na bagna i będziemy robić kilka tutaj rzeczy. Myślę, jeżeli wrócimy z bagiem, to wtedy to sobie coś może pogarniamy. I tam jeszcze coś sobie pogarniamy. Na spokojnie, dzisiaj może być nawet dłuższy odcineczek taki niż zwykle. Ale porobimy przy okazji parę rzeczy. Najpierw się oczywiście przekimamy, ale zanim to, żeby nie marnować czasu później, to czekajcie. Czyli co ja muszę mieć? Jedzenie, pochodnie. I to chyba tyle, co ja więcej potrzebuję. No te nożyce chyba chciałem wziąć bodajże, tak mi się wydaje. Bo nie pamiętam, czy te lilie wodne się zbiera tymi nożycami, czy się je zbiera tak po prostu. Chyba tak po prostu, ale wiecie co, wolę sobie zrobić w razie czego nożyce, jak mi się przydadzą, to się przydadzą, jak nie, to nie. Tak czy siak lecimy sobie w kimonko i idziemy najpierw na bagna. Później z tych bagien, no może jeszcze trochę slajmów by się udało ogarnąć, to jeszcze sobie porobimy troszkę może pistonów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nic się na razie nie zmieniło, bo nawet nie miałem zbytnio czasu tak naprawdę coś ogarniać, bo teraz mnie parę dni po prostu w domu nie było, tak? Od ostatniego odcinka, tak jak nagrywałem to w sumie na zapas, tak nie było mnie w domu. Zresztą w sumie mieliście odcinek bodajże przedwczoraj, tak? Jeszcze z Minecrafta właśnie singla, co tam się działo i w ogóle. Teraz czekajcie, powinniśmy udać się dziś bodajże, czekajcie, w tamtą stronę. Ponieważ gdzieś mniej więcej... Wow, halo. Mniej więcej gdzieś tam powinny być bagna, o ile się nie mylę, ale to jest nieistotne. Ogólnie się pytaliście, jak ja sobie na przykład sprawdzam jakieś tam biomy i tak dalej, tak? Może to nie jest do końca, jakby to powiedzieć, nie jest do końca jakieś uczciwe, powiedzmy. Jest to takie troszeczkę jakby takie oszukiwanie, powiedzmy, no ale z drugiej strony patrząc na to, że jeżeli miałbym... O, na przykład w przypadku Messy, tak? Jeżeli miałbym szukać tego biomu tak normalnie, no to zmarnowałbym strasznie dużo czasu i prawdopodobnie jeszcze bym nawet tego nie znalazł, więc jednak faktycznie użyłem tego programiku wtedy. Teraz tego programiku użyłem też po prostu, żeby nie było problemu właśnie z odnalezieniem, powiedzmy, tych bagien. Teraz musimy sobie tylko tutaj przebiec jakoś. I po prostu sobie to sprawdziłem wszystko. Ten programik ogólnie się nazywa coś na A, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale jak sobie wpiszecie, nie wiem, jakiś poradnik, jak znaleźć biom w Minecraft albo coś w tym stylu, to myślę, że bez problemu znajdziecie tysiące poradników odnośnie tego programu pewnie. Tu nawet przejścia nie ma, co za bullshit. Ciocia bullshit. Oczywiście muszę iść naokoło, nie? Zarąbiście. Bo w tamtą stronę dosłownie muszę iść, ale tutaj najwyższe kuźwa teraz góry mi się zrobiło. No po prostu większego hamstwa nie może być, nie? Jeszcze łopaty se kurde nie wziąłem, nie? Teraz mi jeszcze creeper wydupi gdzieś tutaj i będzie przerąbane, nie? No, tak więc na pewno chcę tutaj sobie ogarnąć bagna, ale te lilie wodne. Chcę sobie może, jak już będę miał nożyce, przy okazji może trochę pozbieram sobie, prawda, tych lian. Tak mi się wydają przynajmniej. I potem zobaczymy, co dalej. Muszę się tutaj po prostu na górę wpierdzielić i będzie dobrze, bo wtedy będę mógł sobie iść dalej, tylko żeby nie spaść. No i wreszcie mogę iść dalej. To jest przerwane. Akurat trafiłem na taką dolinkę tutaj i nie mogłem nic zrobić. Dobra.
Bagna powinny być mniej więcej tak jak mamy tą część. O, krówki mamy ogólnie, spoko, spoko. Jak mamy tą część, to chyba gdzieś w tamtą stronę. Jakoś tak to miało być ogólnie. Przy okazji nowe tereny sobie mimo wszystko tutaj jakby pozwiedzamy, bo w tą stronę jeszcze tutaj nie szedłem. Tu mamy, prawda, lewitujący gravel, który jest na trawie, nieważne. Dobra, tu widzę jakieś inne tereny. Może tu byłem jednak, ale jakoś może nie na tyle daleko zaszedłem, żeby tam widzieć wszystko. To się zaraz ogarnie, to się zaraz spokojnie, wszystko się da. Bo z tego co pamiętam, muszę być tutaj na Z, na jakiejś 300 kratce, więc w sumie nie jest daleko tam od tego mojego, powiedzmy, domku. Jest tu nawet, bym powiedział, bardzo, bardzo blisko. No w porównaniu oczywiście do na przykład do biomu Mesy, który jest strasznie daleko położony, że nawet w Netherze 2 minuty, kurde, drogi. Więc jest okej. Okay. O ile się nie mówię, nie pomyliłem, bo jednak... nie wiem, czy koloru na przykład nie pomyliłem, bo ten programik robi coś takiego, że pokazuje wam dany kolor na przykład biomu i gdzie on się tam na przykład znajduje, czy coś takiego, ale nic... Ale tu osłów je, raz, dwa, trzy, cztery... 5 osłów tu jest. Kurde. Tego jeszcze nie widziałem, ale dobra, tu jest dużo koni i ten, to ja sobie tu zapiszę screena, tak żebym wiedział, że tutaj są osły i tak dalej. O, proszę bardzo, mamy bagna, okej. Okay. Tu są takie bagienka i tutaj jeszcze coś było, bo tak widziałem chyba. Tak jest, o. Wiecie, co mogli fajnego dodać ogólnie do Minecrafta? Takiego bez żadnych modyfikacji i tak dalej. Jakby właśnie na bagnach były takie... takie lekkie na przykład... jak to się nazywa, no, taka mgiełka jakby się unosiła na przykład, to by było coś fajnego, taki klimacik by dodatkowo dawał i myślę, że zapoluję sobie na kurczaki, bo jest dużo kurczaków i ja lubię kurczaki jeść ogólnie i w rzeczywistości nie tylko, więc no i szybko się je, kurde, tłucze, nie? Dobra. I teraz tak, czy mogę je zebrać? Mogę zebrać ręcznie, no to zarąbiście. Ogólnie myślę, że nawet lepiej chyba byłoby nawet łódką sobie zbierać te lilie wodne, bo wtedy łódką chyba rozwalamy te lilie i one normalnie mogę je zbierać chyba, o ile się nie mylę. Tak więc, no cóż, będę miał, powiedzmy, tutaj takie miejsce do zbierania lilii wodnych, pozbieram sobie na pewno kilka staków, żeby mieć do jakichś przyszłych, powiedzmy, projektów, bo jest jeden, może nie projekt, ale taki, powiedzmy, sposób przemieszczania się właśnie po wodzie, że można sobie zrobić taką normalnie ścieżkę z lilii wodnych i to jest bardzo fajna rzecz, bo nie jest to ani jakieś drogie w budowie tak naprawdę, bo jedyne co, to trzeba mieć te lilie wodne. Nie wiem, wygląda to całkiem ładnie, nie zajmuje to jakoś dużo terenu, no nie wiem, jakieś takie po prostu, wiecie, no, udogodnienie po prostu. Jak zajdzie sobie słoneczko, myślę, że jakiegoś slajma sobie tutaj ogarniemy, bo widzę, że te bagna są dosyć duże. Tam jest jakby taki skrawek, ale tutaj widzę, że już jest konkretnie, dlatego to się oczywiście okaże, jak to będzie. No a póki co po prostu będę sobie zbierał lilie wodne, zobaczymy. Tak, zbiorę sobie pewnie dzisiaj ze stak, może dwa. Na spokojnie, jak będę chciał po prostu więcej, to mam tu w miarę blisko, będę mógł sobie podlecieć i zbierać więcej. Jedyne co by mi się przydało, to na przykład tak jak tutaj sobie chodzę, bo jest jedna kratka głębokości, żeby mieć tego Deep Stridera tutaj, bo o wiele szybciej mógłbym chodzić tutaj po powierzchni, powiedzmy, wody i nie musiałbym tak, wiecie, omijać po prostu tej wody, nie? Bo to jednak troszeczkę trwa, jak się tak płynie powolutku, nie? A tak poza tym to wszystko okej. Dobra. Nie, fajnie, bo w miarę dużo jest mimo wszystko tych lilii tutaj wodnych, więc jednak można sobie tego sporo pozbierać i to tylko tak z takiego jednego, powiedzmy, małego, takich moczarek jakby, bo to takie jak coś jak moczary jest, to sobie pozbieram całkiem sporo. Nawet więcej się znajduje w takich mniejszych, powiedzmy, mniejszych, no nie wiem jak to nazwać, no mniejszych obszarach po prostu i tyle. Nieważne jak to się nazywa, no. To jest bardzo fajna rzecz z wykorzystaniem tych lilii wodnych, bo ja nigdy tak do końca nie korzystam z lilii wodnych. A jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, którą można sobie zrobić, to jest właśnie odnośnie farmy trzciny, którą kiedyś gdzieś u kogoś widziałem, że na przykład mamy
powiedzmy o jakieś takie o jeziorko czy coś. Budujemy sobie najnormalniejszą w świecie, powiedzmy, platformę. Może być to okrąg, kwadrat, to nie ma tak naprawdę znaczenia. I normalnie co drugą kratkę budujemy sobie wtedy, znaczy budujemy, wykopujemy sobie po prostu kratkę przestrzeni, tak? Tutaj mamy coś takiego, tutaj mamy po prostu kratkę wody, tutaj dajemy sobie lilię wodną, ta woda cały czas jest, tu sobie powiedzmy wchodzimy tylko na to i tutaj normalnie trzcinę można sobie posadzić i naprawdę fajną i wydajną farmę można sobie zrobić, przy okazji wygląda ładnie i szybko się można po niej przemieszczać i tak dalej, więc myślę, że coś takiego również sobie w niedalekiej przyszłości ogarniemy. A póki co już mam ponad stack. Bardzo fajnie, jestem zadowolony. Tak więc mówię, nie wiem, czy ten materiał widzicie dzisiaj pierwszy czy drugi, bo nie wiem, jak to wrzucę dokładnie, zależy, czy będzie bardzo długi odcinek. Podejrzewam, że ten odcinek będzie dłuższy niż ten, który będzie, bo to będzie chyba Detran bodajże chcę zrobić, ewentualnie Master Builders. Jeszcze zobaczę, co tam do końca nagram. Ale tak czy siak na pewno nie będzie aż tak długi jak single, bo jednak single jest troszeczkę dłuższą serią, jakby nie patrzeć. I dłuższe te odcinki są, bo więcej się powiedzmy rzeczy robi, nie ma takich jakby konkretnych planów co do rzeczy do zrobienia. Ale muszę faktycznie teraz przesiąść sobie gdzieś już wieczorkami i zacząć kombinować właśnie nad jakimiś projektami. No wiadomo, teraz głównie cały czas gromadzę jakby przedmioty, ponieważ dosyć szybko się osiedliliśmy. Nie miałem jakby tak naprawdę czasu zebrać zbyt dużej ilości jakichś przedmiotów, no bo szybko się osiedliliśmy. Trochę tam po kopalni się pochodziło, ale to jest naprawdę malutko, mało czasu na to poświęciłem. Więc powiedzmy sobie szczerze, nie mam jakoś dużo tych przedmiotów, żebym sobie mógł szaleć właśnie z budowlami i tak dalej, i tak dalej. Więc bardziej staram się przyłożyć teraz wagę do ogarniania sobie różnych terenów właśnie, tak? Czyli tutaj mamy teraz bagna, mniej więcej będę wiedział, gdzie poslajmy sobie polować, żeby chodzić na polowanko. Mamy ten mesę, gdzie będę sobie zbierał glinę utwardzoną, tak, do jakichś tam projektów, więc powiedzmy na tej zasadzie sobie teraz głównie działam, no i dzięki temu powiedzmy w późniejszym etapie będzie mi po prostu łatwiej, tak, no bo będę potrzebował tego, dobra, idę tutaj, będę potrzebował tego, dobra, idę tutaj, już nie będę musiał dodatkowo tego szukać, no i w ogóle. A teraz przydałoby się, poza zbieraniem tego, bo już się robi naprawdę ciemno, ogarnąć sobie jakieś miejsce. O, słyszę slajma. Właśnie mówię o tym, żeby ogarnąć sobie miejsce, gdzie by mógł być slime, ale gdzie on? Gdzieś tu jest, halo. Gdzie on jest? Gdzieś go słyszę, tylko... The fuck? On jest pod ziemią? Może on jest pod ziemią? Lol. On jest ewidentnie gdzieś pod ziemią, tylko kurde nie będzie. Ale dziwnie. Nie mogę posadzić tego grzybka. Ty co, nie mogę grzybka posadzić? Lol. Czy to jest grzyb? Co ty chcesz? Byski to, ale śmiesznie. No co, nie mogę grzyba posadzić? Okej. Okay. Dosyć dziwne to jest. Nieważne. Tak gdzieś jak tam jest jakiś slime, tylko że on jest gdzieś chyba pod ziemią. Zobaczymy sobie tutaj w tą stronę. No tu jest duża przestrzeń, więc myślę, że coś tu się na pewno zrespi. Przydałby się taki jeden większy slime i z tego już można dosyć dużo pozbierać sobie slimeboli. Chociaż tutaj nie mam lootingu na tym mieczu, więc powiedzmy sobie, że aż tyle nie pozbieram. Ale duże te bagna są. Patrzcie, tam aż jeszcze sięgają. Spoko. Naprawdę fajnie. Tam w ogóle jakiś... Tam nie ma dżungli? Nie, tam jest sawanna. No tak dziwnie drzewka było widać. Dobra, no to tak sobie pobiegamy tutaj troszeczkę. Dużo tutaj jeszcze tych linii wodnych do zbierania. Już mam ponad 2 staki, także spoko. Powiedzmy, że jakby tak przeglądać całe bagna, pozbierać wszystkie linie, to myślę, że uzbierałoby się z jakieś 9-10 staków, a prawdopodobnie nawet i więcej, bo tutaj jak widzicie jest dosyć duża przestrzeń jeszcze i można sobie pozbierać. Dobra, jest dużo świń, wszystko spoko, ale szukam mimo wszystko tych slajmów. Chodź tu. No chodź tu. Ciulu mały ty. I zombiak chce się na mnie rzucić. Serio? O, smajta stary, jesteś u mnie na hita. O, widzę slajma. Okej. Okay. Pierwszy slajmik. Średni czy jakiś tam, nie wiem czy on mnie w ogóle...
A może mnie atakować? Dobra, czyli to już tak mówię, taki średni. Ty mendo mała. O, jeden slajmik. Jest, jeden slajmol, super. Po prostu ilość tych slajmoli, które teraz zebrałem, przeraża mnie po prostu. No dobra, to był w sumie mały slime, czy tam może mały, no średni po prostu, który wypluł tylko trzy małe, a tak jakby wiecie, był duży, to by się podzielił na takie powiedzmy trzy średnie i one by się podzieliły jeszcze, no także o proszę bardzo, kolejny średni chyba, dokładnie. W sumie to nie ma znaczenia, czy go biję ręką, czy nie ręką, bo o, cztery się teraz pierdyknęło i tylko jeden slime wypadł. No zawsze coś, wiadomo, nie? Z takiego jednego slime'a, żeby jeden slime ball, no. O, powiedzmy, mamy kolejnego. Ja bym wolał, żeby jakiś taki większy się zrespił, bo mówię, więcej z niego powypada. Tu mamy kolejnego malutkiego, tu mamy takiego slime'a, okej. Okay. I będzie ile? A tu są dwa, to chociaż... O, proszę bardzo, z jednego i z drugiego coś wypadło. No widzisz. Okej. Okay. Wow. Ty, panie. Nahita. O, i jeszcze 30 level jest, kurde, to jeszcze sobie dzisiaj coś zenchantujemy. Przydałoby się, a nie, bo właśnie, bo ja miałem oszczędzać level na kill-off, tylko że nie mam kill-offu diamentowego. Więc sobie na razie nie poenchantuję, będę musiał po prostu uważać, żeby nie zginąć zbyt szybko. Tam mamy kolejnego slime'a, tu mamy... szkielety, ale nie chcę raczej... Ten jaki kurde bogaty, złote buty ma, kurde. Masz jajka, kurwa, nie trafiłem. Fuck you. Pająk. Padaj. Wygiń. O, też na jednego hita poszedł, mimo tego, że miał złote butki. Gdzie ten slime? On gdzieś tu był, halo. No gdzieś tu kurde skakał sobie taki mały ten. Co za kamper? Schował się. Nieładnie, tak? Nieładnie. Oj, ślajmuś, pogniewamy się. Dobra, ale mam na razie 6. To nie jest najgorzej, bo zawsze sobie kilka sticky pistonów już zrobię. Pierwsze jakieś mechanizmy, wiadomo. No, ale nawet sobie jednego, kurde, bloku slime blokowego nie zrobię, żebym, kurde, mógł sobie chociaż walnąć trampolinkę jakąś. No, kurde, no to trochę taka lipa, bym powiedział. Proszę ode mnie, kurde. Co się brujesz? Nie podchodzę do ciebie, to po co do mnie idziesz? Dobra, idziemy szukać dalej slajmów. Jeszcze takiego mówię, jednego dużego, żeby znaleźć, to by było spoko, nie? Bo póki co same takie żeśmy malutkie spotkali w sumie. Znaczy no takie średnie, no malutkie nie, tylko takie średnie. O, tam, ale tu taki malutki. O, jaki malutki sobie tutaj skacie. Oj. Dziękuję. Zawsze jeden slime ball do przodu, nie? Mówię, czasami tutaj te slime się naprawdę słabo respią, ale bardzo dużo tutaj na tych właśnie terenach... O, dużo tutaj, powiem. Dużo na tych terenach jest takich slajmowych czanków, w sensie, że się o wiele więcej tych slajmów właśnie respi niż na takich normalnych czankach. Bo raz na jakiś czas w Minecraftie są takie czanki, które po prostu... gdzie można sobie zrobić nawet taką farmę slajmów w jakiś tam sposób, nie? Znaczy najprostszą moim zdaniem metodą jest po prostu wykopać sobie czanka, tak, 16 na 16 na, nie wiem, wysokości 5, tak, żeby coś tam się nam większego respiło. No wiadomo, też się zrespi Enderman pewnie, czy coś, nie, ale będzie dużo naprawdę tam slajmów wtedy. I co, schodzimy sobie, kurde, i tłuczemy się, aż, ojejku, dwie wiedźmy, nie, to nie jest fajne, bo mi rzuci poisona, menda jedna. I to nie będzie dobre, dobra, szukamy dalej, tu mamy creepery. Na creepery też sobie będę polował tak, powiedzmy, sukcesywnie, jak będę miał lepszą zbrojkę na pewno i lepszy miecz może, tak, żeby mieć na przykład sharpness na creepery i wtedy na pewno sobie popolujemy trochę na creepery, żeby zbierać sobie już gunpowder, który później się bardzo przydaje do TNT, do różnych innych takich właśnie rzeczy. Czy nawet do potek do rzucania, chociaż tam kłóciliście się, powiedziałem, pamiętam w komentarzach odnośnie potek, tak nie rób rzucanych potek, bo one tam skracają długość działania i w ogóle, Jezus Maria, szkieletów, halo, podoszczały, odstrzał krzyżowy, kurde, jak się spruły wszystkie naraz, co za dziady, ty kurde, ile tam ich, 5 ich było, ja pierdziele, ty, no nie mam pytań po prostu, zaraz tam do was wrócę, czekaj, jest raz, dwa, 3, strasznie szybko. Ja tu mówię do widzów, a te mi strzelają, kurde, mendy.
Fajne tam góry są w ogóle. Tu jaka wysoka się gdzieś tam zrobiła. To wygląda jakby to ona faktycznie w powietrzu była. Może jest. Ja nie wiem sam. Chodźcie, kurde, gdzie wy jesteście? Idę was na plus. Na hit. Oj, miał być na hita, ale dobra, zginął. O. Dobra, pyk. Tutaj. Unik. Elegancko. Czy zbiorę tą strzałę? Nie zbiorę, bo on ją wyszczelił. Dobra. To trudno. Odejdź mnie stąd, śmierdzielu. Ile mam strzał? 5. Zarąbiście. O, więc o wiele więcej życia straciłem niż, kurde, zyskałem tych strzał. O, słyszę slajma za to. Dobrze, dobrze. O, proszę bardzo. Creeper chce mnie wybuchnąć. Nie ma wybuchania. Nie ma. O, kurde, ile tu creeperów jest. Dobra, czyli widzę, że na bagnach też dużo creeperów jest. Spoko. Ogólnie dużo tu jest wszystkiego tak naprawdę. To nie ma jakby za bardzo znaczenia, czego tu jest najwięcej. Chociaż powinno być moim zdaniem slajmu, bo jakby bagna się tak kojarzą z takim szlamem, z takim wiecie, brudem i w ogóle. Więc wydaje mi się, że tutaj powinno być najwięcej slajmów, ale widać, kurde, różnie to bywa. Różnie, bo tutaj widzę za to. Nie będziesz mi wybuchał. Nie będziesz mi tutaj terenu psuł. Nieważne, że ja tu nie mieszkam, ale nie wolno tak brudzić. Kurde, już dzień wstaje. Jeszcze jednego slajma, kurde, by zebrać. Ile tu jest creeperów? God damn it. No po prostu masakra. Cześć, szybko zjem. Po prostu masakra. Ile tu jest creeperów, ty? Czuję, że już slajma żadnego nie znajdziemy, czyli zaraz zobaczę, ile mam slimeboli, bo nawet 10, no tak sobie, powiedzmy, starczy mi w sumie na jedną trampolinkę, tak, bo 9 na blok szlamu, tak, i jeden na sticky piston, więc nie jest najgorzej tak naprawdę, mógłbym powiedzieć, aczkolwiek mogłoby być zdecydowanie lepiej, ale wydaje mi się, że wystarczyłoby, tutaj mówię, na bagnach zrobić sobie taką rzecz, że właśnie wykopać ten chunk 16 na 16. Można by było nawet na spokojnie zrobić sobie jakieś przejście, nawet podziemne tak naprawdę, bo nie ma jakoś strasznie daleko tutaj do tego miejsca. Przekopać się, zrobić normalny tunel, czy jakąś kolejkę, czy coś. I miałbym wtedy na przykład, powiedzmy, taką szybszą, moim zdaniem, farmę wtedy na przykład, tak? I nie wiem, dać sobie na podłoże, obsydian, żeby na przykład mi tam, wiecie, creepery nie jak miał wybuchnąć po prostu creeper, żeby nie było problemu, że mi tam po prostu coś rozwali. Ścianki może też troszeczkę, wiadomo, by się zrobiło jakoś tak. Dobra, skoro mamy to, jeszcze po drodze sobie właśnie popoluję może. O kurde, trafić nieraz kurczaka to jest po prostu masakra. Nie, niby można szybko przesunąć, kurde, tego, ale naprawdę mają tak szybki movement po prostu, że to jest masakra, nie? Że ciężko je, kurde, trafić, ale dobra. Tak więc zaraz sobie porobimy jeszcze jakąś tam rzecz. Fajnie by było znaleźć diaksy w ogóle w tym odcinku, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Fajne białe koniki, fajnie. Ja lubię. Kiedyś tu przyjdę na pewno, przynajmniej nie będę musiał dodatkowo szukać koni, nie? Praktycznie większość rzeczy mam pod nosem, poza tymi, które prawie mi tutaj najbardziej były potrzebne jakby, tak? Czyli właśnie biomesy, bo bardzo jakby chciałem mieć go pod nosem, ale niestety się nie udało. No ale za to mam pod nosem i pustynię, i sawannę. Na pustynię będzie trzeba się wybrać właśnie w poszukiwaniu jakichś piramid na przykład. I to nie jest taki zły pomysł nawet, żeby to dzisiaj zrobić, tylko nie wiem wtedy, ile bym... Kurde, no wskoczę tu na górę, ta przecież no to po prostu jest coś nieprawdopodobnego. Ja muszę jak najszybciej sobie ogarnąć end i muszę sobie ogarnąć perły, bo przecież ja tu będę tak długo podróżował, że to jest masakra, nie? To jest, w dalszym ciągu mówię, to jest jedyny największy za to minus właśnie, jeżeli chodzi o podróżowanie po tym rodzaju światu, nieważne. Po tych górach po prostu, no bo jest przerąbane wszystko, one są takie wysokie i w ogóle, nie? Normalnie w linii prostej to byśmy się przemierzali bardzo, bardzo szybko przemieszczali, a tak to, kurde, trzeba, wiecie, powolutku, nie? Nawet już troszeczkę te tereny rozpoznaję, chociaż jeszcze jakby nie do końca, ale tu właśnie tutaj kojarzę, że jest woda. Dlatego nawet nie muszę się, nie wiem, zatrzymywać, od razu skaczę na YOLO, nie? I tutaj niedaleko mam już swój prawie że domek. Tak prawie. Jakby, chyba tutaj, za tą górą zaraz, nie? Właśnie, chciałem wam tą górę pokazać z drugiej strony, bo ona tak naprawdę nie jest jakaś taka super duża, jeżeli chodzi o jedną część, czyli o tą część.
Ona jest dosyć płytka jakby, no tutaj tylko tych, nie wiem, może z 10, może góra 20 kratek, a za to ta druga część ma tutaj aż górę, więc będzie tam można o wiele więcej rzeczy porobić. Tak więc to jeszcze zobaczę, jak to dokładnie uda mi się ogarnąć. Aczkolwiek myślę, że troszeczkę, powiedzmy, moja budowla czy mój projekcik będzie wychodził tutaj na przykład, tak? Czyli no powiedzmy jakoś tutaj tak wyjdzie ze ściany, powiedzmy, bardziej, bo tam jest dosyć płytko, za to tam jest głęboko, tu po drugie takie góry, więc tutaj można troszeczkę więcej rzeczy porobić. I dobra, mamy to, mamy 10 slime balli, wszystko spoko, wrzucę sobie to oczywiście tutaj. Nie wziąłem lian ze sobą, ale to nieistotne, sobie innym razem to ogarnę. A, no i moglibyśmy w sumie tutaj zrobić takie coś, czyli no tutaj na przykład, tak? Mam od razu wtedy jakby przejście. One się stawiają, te lilie wodne, i tak za każdym razem inaczej, co byśmy w sumie nie zrobili. To też jest dobre, bo daje jakiegoś tam uroku i w ogóle, że to nie jest takie wszystko super symetryczne. O, i teraz zobaczcie, i teraz sobie po prostu wbiegam do to i zarąbiście. Super, po prostu super. Jest tylko lekkie podwyższenie, mogę sobie wszystko biegać po tym. Tutaj w sumie nie muszę, bo tutaj takiego dojścia jakby typowo nie ma. Po drugie, to jest bardziej w celach dekoracyjnych. A tutaj sobie będzie, powiedzmy, o coś takiego bardziej. Naprawdę ładnie to wygląda. Jeszcze jakby to zrobić na jakiejś pustyni, na przykład, żeby był piasek, jeszcze inny kolor, powiedzmy, no to tym bardziej by było fajnie. Będzie trzeba ogarnąć coś niedługo tutaj. Ale to na spokojnie, to na spokojnie. Jedyne, co mnie denerwuje, jest kuźwa strasznie gorąca. Przepraszam bardzo, lampy. Czy moglibyście tak, kuźwa, nie grzać? Bardzo was proszę. Jeszcze dodatkowo dzisiaj, kurde, deszcz pada i to tak strasznie, strasznie po prostu jest tak, taka duchota po prostu, że no siedzenie długo przy kąpie, jeszcze właśnie z odpalonymi lampami, mija się po prostu z czymkolwiek. To jest niemożliwością. Dobra. Dlatego moje skupienie jest straszne dzisiaj. Wybaczcie, wybaczcie, ale naprawdę. Skupienie dzisiaj na nagrywkach jest... No kuźwa, tu mi się kuźwa ręka poci po prostu, nie? Gdzie nigdy takiego czegoś nie ma. O, please. Dobra. Czy ja mam coś w piecach? Nie mam. A nie, mam. Aha, czyli jednak znalazłem cię. Wrzucamy sobie trochę tutaj kotletów. Na razie zapas jedzenia, powiedzmy, mam. No i chciałem ten, kurde, kilof. Chociaż nie, bo ja mam... A nie, bo ja mam ten. On jest już zenchantowany. Kurde. Ten też już jest zenchantowany. Bo jeżeli połączę żelazny z diamentowym, no to to się nie połączy w żaden sposób, ten enchant. To musi być ta sama... Ten sam rodzaj po prostu jakby. Weźmy sobie to. Weźmy sobie... to. I kurde, lecimy do jaskini. Ja chcę dzisiaj znaleźć diaksy, ja chcę dzisiaj to zenchantować. 27, prawie 28 minut odcinka. Dam radę? Chyba dam radę. Nie wiem, do jakiej jaskini musiałbym pójść. Czy mam wszystko, czego potrzebuję? Chyba, no jedzenie tutaj, no, no chyba tak. Musiałbym pójść do jaskini, która jest dziś na przykład... W sumie tam były jakieś takie wejście do jaskinki, tylko nie wiem, czy ono będzie dobre. Tutaj nie ma. Tu jest ten kanion, ale jego już żeśmy ogarniali. Musiałbym podejść gdzieś dalej, a boję się, że nie znajdę żadnej, kurde, tam... żadnego wejścia do jaskini. Więc powiedzmy, że tak jakby pójdziemy na pustynię, pójdziemy w poszukiwaniu jaskini, coś w tym stylu, co się uda zrobić, to się uda zrobić. Bardzo bym... W sumie, bo jakbym poszedł szukać tej... piramidy na przykład, na pustyni, bo tutaj już mamy pustynię. Ole, tu kurczaków jest, patrzcie! Ile kurczaków! Łocie, panie! Raz, dwa, trzy, nawet mi się liczyć, kuźwa, nie chcę. Ale dużo, dużo, dużo. Tak więc pójdziemy sobie tutaj, może znajdziemy wtedy, bo wtedy będzie łatwiej chyba, bo ja wziąłem sobie ten kilof tak tylko po to, jakbym znalazł jakieś diaksy do wykopania jakby. Ale faktycznie można by spróbować znaleźć sobie tutaj tą piramidę. Ciekawe, jakby na takiej wysokości się piramida w ogóle wytworzyła, czy coś takiego, nie? Nie wiem, jakie tu są możliwości Minecrafta, ale już nieraz mnie zaskoczył, więc nawet bym się nie zdziwił. Trzeba by było przejść gdzieś...
gdzieś tędy może jednak. I wtedy wiecie, w tej piramidce tam często właśnie są i jaksy, i złoto, i emeraldy, więc w sumie to będzie chyba lepszy i szybszy sposób na zebranie diaksów teraz, tak, powiedzmy. A następną rano sobie ogarnę tam jakieś inne rzeczy. Królicki sobie tutaj skaczą, jest bardzo dużo tych królicków. Dobra, musimy tak gdzieś przejść chyba tędy, dał radę tutaj przejść, tak wygląda jakbym dał radę, ale... To się zaraz okaże. Czekaj, idę. O, proszę bardzo, jest jednak przejście. Prześlizgnąłem się. Ciężko będzie wypatrzeć gdzieś z daleka jakąś... No, kurde, wskocz na... No, o, Boże. Dziękuję. Ciężko będzie wypatrzeć jakąś piramidkę i tak dalej, ale kurde, będzie niedługo ciemno. Ja pitole, nie pomyślałem o tym, nie? Nieważne. Jolo, idziemy, kurde, w ciemności, nie? Gdzie by mogła się coś wygenerować? Tu jest naprawdę dużo terenu i trochę tak nie za bardzo. Nie wiem, czy to nie będzie za bardzo, nie wiem, przykryte, czy coś, nie? Ale tak będę patrzył na takie płaszczyzny na przykład. Może wtedy mi się uda to ogarnąć. Aj. Tak więc zobaczymy jak to... Jak to wyjdzie? No, nie powinno być jakieś to trudne, bo jest jednak duża, nie piramida, tylko duża przestrzeń tutaj, więc no jakąś piramidkę powinniśmy znaleźć, kurde, nie? Chociaż jedną, jakkolwiek. Tylko, kurde, teraz nie pamiętam, w którą stronę, znaczy z tamtą stronę mam dom, to wiem, ale chodzi o kierunek pójścia gdziekolwiek, nie? Żebym chociaż widział jakieś, wiecie, te elementy tej piramidy. Tam mam bardzo dużo tego, tu już sawanna jest, ale pójdziemy w tamtą stronę, zobaczymy. Powinno być okej. Powinno być okej. Nie no, serio. Wiecie, co mi teraz pokazało mój komputer? Że nie mam internetu. Chociaż nie, czekajcie, czeka. Znaczy szuka. Szuka. Okej, okay, chyba mam internet. Ja pierdzielę, ty coś mi się kurde wali normalnie albo z kablem, albo z modemem, albo kurna ze wszystkim. Dobra, idziemy tam. Skoczyłem do wody, super, bo już myślałem, że nie skoczę, to by nie było dobre. Więc naprawdę są ostatnio problemy z tym internetem, nie wiem co się kurde dzieje, normalnie jakieś awarie z dupy. To nie jest fajne. No ale trudno. Dlatego będę starał się teraz po prostu nagrywać Minecrafta bardziej na zapas, tak jak w sumie kiedyś tak naprawdę. Zazwyczaj to robiłem tylko i wyłącznie na jakieś wyjazdy, no ale kurde, jak będzie tak dalej po prostu to wyglądało, no to będę musiał wykorzystać każdą sytuację, jak będę miał internet, żeby po prostu nagrywać i wrzucać odcinki, nie? Dobra, tu widzę, że tu już się kończy pustynia, więc muszę gdzieś iść w tamtą stronę w takim razie. I kurde, powiem wam szczerze, nie jest wcale tak łatwo znaleźć tą piramidę, nie? Nie spodziewałem się nawet. Bo myślałem, że będzie to nieco łatwiejsze, tak tyciu łatwiejsze. Ale raczej nie do końca. Jakie góry się kurde tutaj respią masakrycznie. O nie, tu już szkielety kurde są. Ja sobie tak tu pobiegnę dookoła. Au. Top. No i teraz znowu na górę się wdrapuj kurde no. Wgryź się kuźwa w ten piasek po prostu i się wdrapuj. Pustynia powinna być łatwiejsza do przemierzania, kuźwa, bo już sama w sobie jest trudna, bo jest gorąco. Dobra, z tamtej strony gdzieś przed nas pójdziemy tam. Tu co prawda gdzieś jakaś sawanna mi nawet wystawała, ale może gdzieś tu zaraz będzie kolejna pustynia chyba jakby dalej. Zobaczymy. No, jak ogarnę sobie ten enchant na kill off, to potem postaram się po prostu jak najszybciej ogarnąć wszystkie, kurde, to już sawana jest. Cały set po prostu diamentowy, żeby sobie zenchantować i będzie okej. Okay. Czyli to już w ten sposób się kończy. No nie ma nigdzie, kurde, piramidy, no seriously, przecież, kurde, tu jest taka gigantyczna pustynia, to nie ma opcji, żeby nie było tej... No po prostu nie ma opcji. Nie ma takiej możliwości. To powinno być 3 piramidy, a nie 1. 3! Po prostu.
Już, teraz, jedna koło drugiej, kurde. A tu nic. A tu dupa. Czuję, że mi, kurde, się kotlety skończą, zanim ja ją, kurde, w ogóle znajdę, nie? Piramido, gdzie jesteś? Ja mam naprawdę wrażenie, że ona mi się gdzieś tam zrespi, kurde, na górze, nie? Tak, 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 bardzo, bardzo. Ty, tam bloki kości są. Tak patrzę z daleka, że coś tam mi... wiecie co, ja se tam podejdę. Spadaj, creeper, mam w ogóle wejście do jaskini, to bym sobie nawet ogarnął może. O, tu creeperów jest, zapierdziel. Dobra, muszę się szybko... Spadaj. O, shit, no szkurde mi, głupi creeper. Wypierdzielaj mi stąd! A wybuchaj, se mam cię w dupie. Bo tu piasek musiał akurat być, kurde. Nie, powiedziałem. To jest tak tępe stworzenie, mówisz mu nie, a on ci i tak wybuchnie, no. Najbardziej znienawidzony mob w Minecrafcie. Kuźwa creeper. Obaż, ja chciałem tylko po te bloki kości, bo jeszcze nie spotkałem do tej pory tak bloków kości tak na żywo, powiedzmy, tak, że po prostu tak wygenerowane w Minecrafcie. Więc to jest dobre, bo to jest duża oszczędność w tym momencie dla mnie, tak? Bo ja bloku kości nie... O, mogę sobie mączkę kostu nawet z niej zrobić, więc też spoko. Ale widzę, że jest tu trochę tych bloków, więc ja pozbieram, nie? Czyli wychodzi na to, że jakieś takie, nie wiem, skamieliny czy coś takiego są na tych biomach pustynnych. Szpoko. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Teraz muszę sobie tylko to wszystko powydobywać. Kurde. Tam to mi coś pewnie pospadało, nieważne. Nie dosięgnę, oczywiście, że nie dosięgnę. Tutaj dosięgnę, dobra, teraz tutaj, jeszcze tutaj. Jest trochę tych bloków, kurde. No normalnie jak miał zrobić tyle tych bloków, no to musiałbym troszeczkę tej mączki kostnej, jakby nie patrzeć, poświęcić. A tak tutaj sobie po prostu je wykopię gotowe. I jest naprawdę fajno. To jest naprawdę coś. Do góry jeszcze, kurde, se tu wszystko wykopię, będzie okej. No będzie pół staka chyba tych bloków, tak jak patrzę. Ponad jeszcze tu są bloki, a poukrywane, kurde, w ścianie, proszę bardzo, czyli trochę zmienił nam się target w tym momencie. Mieliśmy szukać piramidy, ale że piramida nie chciała się znaleźć, to znaleźliśmy coś nowego, proszę bardzo, nie? No ja tam się nie będę jakoś bardzo z tego powodu, wiecie, płakał czy coś, nie? Jest fajnie, ponad pół staka już mam, kurde, tu jeszcze trochę bloków jest. Super. Super! O, jeszcze troszeczkę, proszę bardzo. Jeszcze to. O! Jeszcze? I tu chyba jeszcze? Bez skitu. Ty jeszcze tu. Kurde, ile tych bloków tu jest? Halo. Nie chcę kopać pod. Ty jeszcze tu są. Czyli tu, kurde, jakieś takie trafiłem teraz na takie złoże tych bloków kości. Patrzcie, ile tego jest. Przecież ja zaraz tu zbiorę, kurde, kilka staków. Okej. Okay. Nie mam pytań. Ty no, bez skitu, ile tego jest? Dobra, to już nie ma. Fuck, ale już nazbierałem stack praktycznie. Jak miał stack zrobić, to musiał 9 stacków, kurde, tych mączki jego stanie zużyć. No to jest jednak duża różnica, nie? Duża oszczędność. Super. Kurde, wskocz na górę, pani. Ej, jeszcze, dawaj. Przy okazji jeszcze trochę węgla, w sumie, nie? Okej. Już mam ponad stack. Super. Ja się kłócić nie będę. Nie, wcale. O, tu jeszcze mamy. Jeszcze tak chcę tu rozkopię, może coś tu... O, proszę bardzo. Ja mógł to tak naprawdę wszystko rozkopać, czuję, że tu jeszcze by się dużo tych bloków pochowało, bo ja widzę, że tu, kurde, one w ścianie są normalnie pochowane. Tylko mi się nie chce tego wszystkiego tak rozkopywać, ale patrz, tutaj no, cały czas te bloki są, kurde. Ej, to może jednak to rozkopię, nie? Ciul, trochę kilofa zużyje, on i tak ma na unbreaking, więc easy. No patrz, ile tu bloków jest. Zarąbisz się. Fajnie. Fajnie, bo jednak, mówię, ciężko się jakby buduje te bloki, znaczy w sensie, mówię, drogie są, a tutaj mogę sobie wykopać całe bloki. Nie wiedziałem, że aż tyle się po prostu w jednym, powiedzmy, miejscu z respi zbuduje, wygeneruje, nieważne. Jak zwał, tak zwał. Jeszcze gdzieś niżej tu BB, no kurde, ja czuję, że jakbym przekopał tą górę, to tutaj by było od cholery tych kości. Patrzcie, ile tutaj tego jest. Ty już mam... Czekaj. Nie, to sandstone jest, dobra, nieważne. Ale już mam ponad stack, już mam prawie półtorej stacka, ty. Ja myślałem, że będę miał, nie wiem, 20 parę sztuk może, góra. Była kopalnia złota, teraz mamy, kurde, kopalnię kości.
Kopalnia kości, kurde, nie? Jeszcze tak sobie tu przekopię, bo tak patrzę. Nie, czuję, że tu jeszcze coś jest. Na pewno tutaj jeszcze są bloki, tylko że musiałbym, mówię, przekopać tutaj wszystko. A tak mi się, kurde, nie chce, aż... Chociaż sandstone, czy mi się jakoś super przyda? Podejrzewam, że nie. Przynajmniej na razie. Chociaż mógłbym coś z niego zrobić, jakby nie patrzeć. Tylko co? Jakiś domek, kuźwa, na tym, na pustyni. Letniskowy, kurde. Dobra, tu już widzę, że nie za bardzo już mi się tu chce generować. Podejrzewam, że i tak wszystkiego nie wykopałem, ale zawsze jakąś tam znaczną część bym powiedział. No ale półtorej staka, kurde, bloku kości mam, tak? No to normalnie bym to musiał, nie mam pojęcia ile zbierać. Ale mam 300 takich sandstone, w ogóle jak idealnie wykopane. Dobra, nie wiem czy jakieś coś... O nie, tu jeszcze mam, proszę bardzo, już myślałem, że ominę. A jeszcze się znalazło, proszę bardzo. No i ewidentnie ponad półtorej staka, nie? Super. Ja jestem jak najbardziej za. Ja czuję, że tu jeszcze coś by było, ale już mi się nawet tego nie chce przekopywać, myślę, bo... Znaczy kopię to tak naprawdę, ale już mi się nie chce tego kopać sobie, nie? Bo to nie ma sensu w ogóle, nie? Ale tak się kopię po prostu, ale tu już przekopałem wszystko, ja pierdziele. Dobra, idziemy stąd, bo już kurde. Ale za to dzionek wstaje, proszę bardzo, żeśmy całą noc w tym momencie jakby przetrwali na kopaniu tego. Na kopaniu bloków kości, nie? Łoż ty w mo... Ordy kopane, no to bym se stracił 30 level szybko, nie? Dobra, spoko, nic tu nie ma, tu się przerzucę szybko, dobra. Zjedzmy sobie, żebyśmy byli na full na jedzenie, wtedy nam się szybciej zdrowie odnowi, proszę bardzo, dobra. No i półtorej jest taka, kurde, mamy bloków kości, ale patrz ile tam żeśmy przekopali, nie? Całkiem sporo. Dobra, to jeszcze pójdziemy w tamtą stronę, może jeszcze się uda znaleźć przy okazji tą. No, jak to tam, no ten tego. Piramidę, no goddammit. No to już pustyni nie ma, ale tutaj zaraz gdzieś powinna znowu być. To może jak wejdę wyżej, to będę widział więcej. No tak teoretycznie powinno być, nie? Jakoś tak tędy. A podbuduję się sandstone'em i tak mam go... Odluja! Hopsia, 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 hopsia. Dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry. Jeszcze... Piasek. Co się prujesz? Dobra, wbiłem na samą górę prawie. I dalej piramidy nie widzę, ale to są duże góry. Patrz, jakie kolory się zmieniają. Niestety nie widzę w dalszym ciągu nic. Trochę lipa. Ale przynajmniej znalazłem półtorej staka kości, bloków kości. Bo normalnie to musiałbym naprawdę dużo mączki kostnej poświęcić. Znaczy naprawdę dużo kości, żeby mieć w ogóle mączkę kostną. Ja w ogóle skaczę na YOLO, kurde. W ogóle się nie boję, czy zginę, czy nie. Nieważne, tam 30 poziom. Nie, tam... O Boże, dobra. Idziemy gdzieś jeszcze... No musi tu gdzieś, kurde, być piramida. Nie wierzę, tu jest tak duża pustynia, że to się na pewno gdzieś wygenerowało. Tylko czuję, że w takim po prostu miejscu, że... Albo widać tylko jakiś koniuszek, skrawek czy coś, albo w ogóle nic nie widać. Bo na przykład takie coś, coś by się wydawało, że to coś jest, ale nie ma. Aby się okazało, że jest, nie? Także to na pewno się tak gdzieś jakoś dziwnie wygenerowało, tak? Że ja tego po prostu nie widzę. W tamtą stronę pójdę. Im dalej gdzieś w jakieś inne nieznane tereny, tym lepiej, bo kurde, może coś innego znajdę, nie? Tędy chyba przechodziłem. Jakoś tak chyba. Pewności nie mam, ale chyba tak. To pójdziemy w tamtą stronę. Jakby się jakaś taka, wiecie, jakby się na przykład respiła raz na ileś tam po prostu na przykład pustyń, taka konkretna twierdza, na przykład właśnie taka piramida konkretna, nie? To by było coś też ciekawego, myślę. I fajnego, no bo też by było coś takiego bardziej rzadkiego na tej pustyni, nie? Bo jak kiedyś pamiętam, dodali te piramidy, było taki łoj w ogóle, nie tak samo w dżungli. Ale później wiadomo, że to wszystko jakoś się unormalizowało, nie? Czekaj, muszę sobie tu się podbić. Głodny co chwilę, ta moja postać jest, ja pierdzielę ty. Normalnie żarby i żaru. Ale przynajmniej mam teraz dużo bloków, żeby się podbudować, bo normalnie to nie wiem ile czasu bym tu wbijał, nie? Jakbym musiał parkurować. Nie wiem, wbijam jak najwyżej po prostu i będę się śmiał, jeżeli tu się po prostu coś zgeneruje na górze. A jest taka możliwość. Czuję, że jest taka możliwość jak najbardziej.
O, a nie, to wioska. Wioska pustynna, no szkurde. Znaczy, to też jest spoko ogólnie, tak? Bo kolejna jakaś wioska bliżej, powiedzmy, domu czy coś, ale ja nie tego szukałem, że tak powiem, nie? Tylko ja szukałem, kurde, piramidy. A w dalszym ciągu tej piramidy nie widzę. Jestem już tak wysoko, że już raczej nic nie widzę, co jest na ziemi w ogóle. O Boże. I tak źle, i tak niedobrze, nie? Dobra, wbijamy na górę. Przejdziemy się może do tej wioski. Tak po prostu. Może coś ciekawego będzie jeszcze obok. Ale jestem wysoko. Ja pierdzielę, na którym jestem poziomie? 249, no to już jest praktycznie maksymalny poziom budowania, bo 256 jest maksymalny. No to powiem wam, no jestem wysoko. Tutaj się raczej piramida zbytnio nie wygeneruje, bo nie będzie miała jak. Tu jakieś takie dzieło, ale tu jest kurde przepaść, nie? Tu by się elytra przydała, nie? Tu można by było chociaż sobie polatać trochę, jakbym jeszcze umiał dobrze latać elytrą, to kurde, to można sobie naprawdę pozwiedzać, ale mnie kusi nawet, żeby tu zeskoczyć, nie? Tylko mi się tym po cholerę i się zabije, nie? Dobra, tu mamy wioskę, musimy się jakoś tam dostać. To jest takie trochę życie na krawędzi w tym momencie, bym powiedział. Ale spoko. Ja dam radę. Na pewno. Teraz pewnie część z was chce, żebym spadł. Żebym zginął. Żebym stracił 30 poziom. A ja wam powiem, nie. Nie spadnę. Nie dam wam tej satysfakcji. Jakbym wiedział, tam bym nie trafiłbym tam. Nie. Także bardzo delikatnie, bardzo powolutku. Schodzimy sobie na dół. I mam nadzieję, że nie zginę. Ale już, kurde, takiego skupienia to ja dawno w Minecrafcie nie miałem, nie? Naprawdę. Oj, bez kitu. Hardkorowe schodki w dół. Tutaj jak już bym spadł, no to miałbym może tam, nie wiem, mało serduszek, ale chyba bym przeżył. Ale wolę nie ryzykować, nie sprawdzać, nie, bo moje obliczenia często się mylę. O, tu już trochę pewniej mogę schodzić, bo... O, tu se nawet zeskoczę, nie? Okej. O, kurde. Ale żeby się schodków narobił. I teraz, kurde, lżej do góry, nie? Powodzenia. Dobra, widzę, że tutaj bardzo fajnie ktoś sobie mieszka. Przejdę się do niego. Siema. Shepherd. W sumie dawno nie widziałem Shepherda. W sensie, bo to jest ten pasterz bodajże to się nazywa wtedy po polsku? Dobrze mówię? A tu jest Leader Worker oczywiście. Okej, ale wy tu raczej sobie nie uciekniecie nigdzie stąd, tak mi się wydaje, więc proszę sobie tutaj ładnie zostać. Ja wam tutaj drogę, że tak powiem, ucieczki odetnę. Teraz tak, tutaj mamy kowala chyba. Tak mi się wydaje, tylko gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Musiałbym sobie zrobić tutaj schodka. I tutaj bym sobie musiał zrobić tak. I tutaj musiałbym sobie zrobić tak. Dzień dobry, panie Toolsmith. Masz bardzo fajną łopatę do pchnięcia, tylko kuźwa nie mam emeraldu, więc sorry. Zobaczymy, co się wygeneruje w skrzyneczce. Zarobiste rzeczy, po prostu ja pić. O Jezu. Najlepsza skrzynka ever, nie? Chociaż sobie kuźwa spodnie wymienię. Zawsze coś, nie? Dobra. To nie było mądre posunięcie. Nie o to mi do końca chodziło, nieważne. Przejdziemy sobie tędy, prawda? Zjem sobie jabłuszko przy okazji, kurde. O, zjedziemy sobie niżej. Hello. Kleryk. Tak, ja będę się musiał w końcu do ciebie przejść, kleryku, bo mam, kurde, trochę rotten fleshy, to przynajmniej sobie... Powiem ci, że masz bardzo ciekawe drzwi. No, kurde, ciekawszych nie widziałem, nie? Dobra, czekaj, ja sobie stąd jakoś będę musiał wyjść, ale to żebyś się, wiesz, nie wydostał stąd też, to ja sobie wyjdę. Przy okazji są zabudowani, więc powiedzmy mam pewność, że nic ich nie zabije, nie? To też jest plus. Dobra, muszę... Królik, proszę tutaj nie skakać, bo zniszczysz wszystkie uprawy. Ty on zginął? Nie, nie zginął. Uderzył się, głupi. Halo, kurde, co jest? Piasek mi spadł, nie wiem skąd.
Ja sobie tylko podbudowałem tutaj ten. Uciekaj mi stąd, króliku głupi. Denerwujesz mnie. Dobra. W dalszym ciągu nie widzę tu nigdzie piramidy. Może się zapytam, kurde, następnego, prawda, może nie przechodnia, tylko prawda tego. Gdzie ty masz drzwi? Tu masz drzwi? Nie, to jest okno. Ty nie masz drzwi, stary, biedy. Biedny ty jesteś, powiem ci. Czy tu będziesz miał drzwi, nie? Nie, tu też nie masz drzwi. Halo, gdzie ty masz drzwi? Nie, tu masz okno. Tu masz okno. Gdzie masz drzwi? Nie masz drzwi, aha, okej. Okay. Też tak może być. Ty jesteś leader worker? Nie, ty też jest shippert, okej. Okay. Zostaniesz sobie ładnie tutaj, okej? Okay. Czy jest jakiś domek tutaj jeszcze? Tutaj jest studzienka. I... Nie, tam jeszcze domki są, okej. Okay. Czyli coś jeszcze tutaj jest. Kolejna dziwnie położona, widzę, bardzo... wioska. Może nie aż tak efektowna jak... Jak tamta, chociaż z drugiej strony też nie jest jakoś, no patrzcie, tam aż stamtąd gdzieś tutaj, aż na dół, no. Też powiedzmy jest trochę tych budowli tutaj. Tutaj nic nie ma, tutaj sobie zejdę, bo tu widziałem, nie, tu widziałem gdzieś jakiś mały domek gdzieś. Z tym, kurde no, z tym jaką się nazywa, ten biały, no, nie pamiętam. Book shelter, Tam też jest ma ten, kurde, no jak ty się nazywałeś, stary? Librarian, ja zawsze zapominam jaką się kurde nazywa, nie? Księgowy, kuźwa? Nie wiem. O, Frostwalker 2. Tam chyba w tamtej wiosce też, pierwszy mojej też był gościu z Frostwalkerem. Będzie trzeba się właśnie przejść tam na tą do tej wioski, jak sobie ogarnę trochę emeraldów i tak dalej. Żeby właśnie sobie troszkę Geronimo pohandlować. Dzień dobry, spadłem z nieba, proszę się nie bać. Ja nie gryzę. Ty jesteś zwykły, tak? Nie, Fletcher. Fajny. Bo strzał ma na ten Fletcher? Kurde, Fletchera też nigdy chyba nie spotkałem w wiosce. Tu jest kolejny Shepherd. Mam kolejnego Librariana. Fortuna 1, trochę słabo. Tutaj śmiesznie wygląda, jakby jak takie okienko jakby było, nie? Ja sobie zabuduję tak, żebyście bezpieczniej mieli. I tu w środku jeszcze ktoś jest, czy nie? Halo? Ktoś tam chyba jest. Czy nie? Nie ma, dobra, okej. Okay. No tutaj zrobimy tak. A nie, też nie ma. A, okej. Okay. Czyli mamy w sumie ciekawego tego. Nie wiem, jak się nazywa. Walnę sobie tutaj screena, prawda? Żeby mieć. W ogóle już mamy 50 dzień. Zarąbiście. 50 dzień, a ja, kurde, nic jeszcze ciekawego nie zrobiłem. Znaczy, dobra, no parę rzeczy się zrobiło, ale to nie to, o co mi chodziło w sumie dokładnie. W ogóle ile minut odcinka mam, bo ja nawet nie patrzę. 52. I ja pierdzielę, ty. Serio, 52 już minuta odcinka jest? Naprawdę? Poważnie? Ty... Ale naprawdę? Powiedzcie mi szczerze, czy wam też tak szybko czas mija, czy tylko mi tak szybko czas mija, kurde, podczas oglądania odcinka, czy podczas w ogóle nagrywania, bo ja mam wrażenie, że nie wiem, gram i nie wiem, nie zwracam w ogóle uwagi na czas i tak nagle, o kurde. Gdyby nie to, że jest po prostu gorąco, to czuję, że to by był jeden z najdłuższych odcinków po prostu jakby drugiego, powiedzmy, sezonu, tak? Bo czuję, że nawet mógłbym walnąć wam, kurde, dwugodzinny odcinek. O! Tak jest! Tak jest! Jednak się udało, proszę bardzo. Czyli jednak nie kończę odcinka, bo chciałem już kończyć odcinek, nie ma opcji. A teraz znalazłem to. Nie zrobię wam tak jak telewizja, kurde, i reklamy. Nie, spokojnie. Cicho. Także spokojnie. Tutaj sobie oświetlimy troszeczkę. Zejdziemy sobie tutaj, tu jest pająk do zabicia. Okej, okay, tu już będzie trzeba trochę oświetlić. No powiem wam, że troszkę ukryta, czyli jednak fajnie poskutkowało dodatkowo to, że poszliśmy sobie do wioski i tak dalej. Teraz czekajcie, bo to się tutaj chyba kopało. Dokładnie. Żeby nie nadepnąć na ten, dobra. Na pół płytkę, bo by było szkoda. Tu od razu sobie zbierzemy oczywiście tego. TNT, prawda? O, tyk. Zarąbiście. Teraz do góry, na spokojnie. I patrzymy, co jest w skrzynkach, uwaga. W skrzynce numer 1 znajduje się... trochę ciekawych rzeczy. Nawet Rotten Flesha biorę, z tego względu, że do kleryka będę chciał, nie, do piasek sobie zostawię jednak, jakby nie patrzeć.
To bierę, złoto bierę, kości bierę, to bierę, dobra. Zostawię sobie tutaj półpłytkę i tego sandstone'a na przykład, bo tak. Okej, okay, sobie pogrupujmy rzeczy, powiedzmy. Dobra, czy pierwsza skrzynka całkiem okej. Okay. Zawsze dwa emeraldy, uwaga. Pod drugą skrzynką kryje się więcej emeraldów, trochę rotten flesha i trzy kości, okej. Okay. Czy znajdziemy dzisiaj diaksy w skrzynce? O to jest pytanie. W skrzynce numer 3 kryje się złote jabłko, ale niestety zwykłe. Kurde, żeby to było to takie koks jabłko, to by było coś niesamowitego. No i gold, horse armory se wezmę, czemu by nie. Oko pająka też się może przydać, dobra. Czyli głównie trochę syw, jakby mnie patrzeć. I w skrzynce numer 4, czy będzie diaks? Nie będzie. No trudno, nie można mieć wszystkiego, no ale zawsze horse armory, prawda, rotten flesze i tak dalej, powiedzmy, że nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej, bo nie zabrałbym te skrzynki, ale mi się ich, kurde, nie chce brać. Tak więc wychodzimy stąd, czyli powiedzmy, że udało mi się zwiedzić, czy zrobić to, co chciałem zrobić, bo znalazłem ponadprogramowo w sumie wioskę. Na bagnach sobie pozbierałem troszeczkę rzeczy i jednak udało się na końcu znaleźć piramidę, jak już miałem się dosłownie żegnać z wami. Teraz mi tu szkielet będzie szczelał, no wiedziałem. Walka ze szkieletem w wodzie, gdzie szkielety teraz strzelają bardzo szybko i są bliżej, jest niemożliwa po prostu. O Jezus Maria, dwóch mi wyskoczyło, kurde, panie, proszę się tu nie pruć. Tak więc bardzo jest to przerąbane, nie polecam oczywiście, bo... No bo można łatwo, szybko zginąć, nie? Także w sumie chyba wszystko, co chciałem dzisiaj zrobić w odcinku, o ślawę mam, proszę bardzo, wszystko, co chciałem zrobić w odcinku, zrobiłem. Jestem zadowolony, 57 praktycznie minut odcinka i w sumie będzie, bo zanim się pożegnam, tak bije. Dziękuję wam serdecznie oczywiście za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobał. Oczekujcie następnych i ja pierdziele, co tu się wygenerowało, ludzie. Nie wiem, w którą stronę dokładnie mam gdzieś dom, ale myślę, że znajdę, o ile mnie kurde nie zabiją te pieprzone szkielety. Bo przecież mnie kurde musi wszystko gonić i mnie zabić. Tak więc cóż, to tyle ode mnie, dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Żryj tego kotleta i uciekamy stąd, gdzie pieprz rośnie. Papa. Może przeżyję.